Cześć, witam. Subskrybujcie mój kanał. Czołóweczka. Hani, dzisiaj plotka. Co to jest takiego? Plotka to jest tak zwane wbicie noża w plecy i ucieczka z miejsca zdarzenia. Ja mam taką zasadę. Pamiętam, jak prowadziłem klub na Poznańskiej, jak go założyłem, jeszcze najpierw założyłem siedzibną, klub na Siedzibnej, i tam jakoś te plotki tak do mnie nie docierały. Natomiast na Poznańskiej no, miałem stałych takich paru, którzy mi regularnie przychodzili i mówili, co kto mówi na mój temat. I najpierw, co się działo ze mną. Ja się po tym źle czułem, nie? Ale miałem wtedy swojego sponsora Felusia, takiego doradcę duchowego, i on mi powiedział coś takiego: Wiesiek, pierwsza rzecz to jest, zastanów się, kto to mówi i po co to mówi. I pierwsza rzecz to jest to, że ja zobaczyłem, że nieraz ludzie mówią to, co sami by chcieli, żeby było prawdą. Czyli oni prowokują te plotki. Druga rzecz, jeśli rzeczywiście coś takiego było, to po co to jeszcze mówić, nie? Wiadomo, że na przykład mąż się dowiaduje ostatni o zdradzie swojej żony. Wszyscy wiedzą, ale nikt mu o tym nie mówi. Dlaczego? Bo jest to bolesne, bo to trzeba sprawdzić. Bo można stać się jego wrogiem, jego i jego żony. Tak. Małżeństwo się pogodzi, a ty zostaniesz najgorszą świnią. Ta osoba, która plotkuje. A poza tym plotkują z reguły tchórze. Są to ludzie, którzy manipulują. I ostatnia rzecz, poprzez powtarzanie plotek, ja też to miałem, nie? Powtarzając jakąś plotkę, ja czułem się lepszy, nie? W swoim... Ja na przykład sam zapijałem wielokrotnie, nie? To jak ktoś zapił, no to mi to pasowało, bo nie byłem sam w tym, nie? I plotka jest czymś bardzo groźnym, powiem wam, nie? To często spotyka się w polityce, nie? Żeby kogoś usmalić, nie potrzeba mu nic udowadniać. Wystarczy puścić takie wici i to już się rozejdzie, nie? Już człowiek jest ubabrany. A czy to prawda, czy nieprawda, czy nieprawda. Czyli kochani, zawsze się zastanówcie, kto powtarza te plotki i w jakim celu. Jaki ma w tym cel? Może to być wspaniała osoba, nie? Ale co on chce przez to osiągnąć? Subskrybujcie mój kanał i udostępniajcie te filmy innym. Wszystkiego dobrego, najlepszego dnia. Cześć.